Dzień dobry. Każdy z nas chce mieć piękną i zadbaną cerę, ale żeby mieć piękną i zadbaną cerę, należy ją najpierw dobrze oczyścić. I do tego posłuży nam wielofunkcyjne urządzenie oczyszczające, potocznie zwany odkurzacz do wągrów, inaczej urządzenie do mikrodermabrazji, to jest tak fachowa nazwa. Urządzenie jest naprawdę bardzo fajne. Wiem, że również je bardzo lubicie, bo sprawdzałam w internecie, ma wysokie oceny. 4,44 to jest naprawdę bardzo dużo. Z tej strony to urządzenie wygląda tak i już pokazuję, co zawiera w środku. Zawiera oczywiście urządzenie i różnego rodzaju przyssawki, o których za chwileczkę Wam opowiem. To urządzenie już ma nałożoną przyssawkę. Dużą przyssawkę okrągłą, która eliminuje zaskórniki i trądzik. Świetnie nadaje się do trudnych, takich upartych zaskórników. Urządzenie ma również portal, kabel, który podłączamy do urządzenia i zanim przystąpimy do oczyszczania, należy to urządzenie podłączyć na minimum 6 godzin. Jak już urządzenie się naładuje, to możemy przystępować do oczyszczania twarzy. Moi kochani, teraz jeszcze Wam powiem, żeby koniecznie nałożyć tutaj filtr. Ja już nałożyłam ten filtr, ale mamy jeszcze zapasowe, takie malutkie gąbeczki. Nakładamy tutaj na to urządzenie i później wybieramy przyssawkę. Tak jak wspominałam, ta przyssawka, która tutaj jest, to jest duża przyssawka okrągła, na takie duże i uparte zaskórniki. Świetnie eliminuje trądzik. I tutaj mamy jeszcze inne przyssawki. Pamiętamy o tym urządzeniu, bo jest bardzo fajne. Ja już zaraz mówię dokładnie, co do czego, która przyssawka. Duża przyssawka okrągła eliminuje zaskórniki i trądzik, odpowiednia dla dużych i upartych zaskórników. Eliptyczna przyssawka sprawia, że skóra jest bardziej elastyczna oraz zwarta. Idealna przyssawka dla strefy T. Mała przyssawka okrągła czyści skórę dokładniej, odpowiednia dla małych zaskórników. Przyssawka mikrokrystaliczna złuszcza martwy naskórek i usuwa blizny. Idealna do czyszczenia porów. I teraz punkt kulminacyjny. Przechodzimy do oczyszczania twarzy. Żeby oczyścić twarz naszym urządzeniem, na początku musimy otworzyć pory i najlepiej to zrobić, moi kochani, myjąc twarz mocno ciepłą wodą albo najprostszy sposób, moczymy ręczniczek w mocno ciepłej wodzie. Nawet to może być woda gorąca, ale żeby ten ręcznik nie był bardzo gorący, żeby nam naczynka nie popękały na twarzy. I taki mocno ciepły ręczniczek przykładamy na kilka minut, przykładamy do twarzy. I wtedy te pory nam się otworzą i urządzenie będzie nam fantastycznie usuwać wszystkie zanieczyszczenia. Moi kochani, jest jeszcze fajny sposób, żeby otworzyć pory. Możemy wlać wodę do garnka, woda jak się gotuje i możemy nad parą sobie również rozszerzyć pory. Ja tego sposobu nie lubię, bo właśnie przy cerach naczynkowych, a ja mam taką cerę, wtedy te naczynka szybciej pękają, czyli ten ręczniczek jest idealnym sposobem, a mój ulubiony sposób to po prostu gorąca kąpiel. Wtedy od razu czyścimy twarz i przy okazji rozszerzamy nasze pory po gorącej kąpieli. Przystępujemy do oczyszczania naszej twarzy urządzeniem. Pamiętamy, moi kochani, żeby urządzenie było odłączone od zasilania, czyli nie kabel nie może być w urządzeniu, bateria jest już naładowana, możemy przystąpić do oczyszczania naszym urządzeniem. Urządzenie używamy nie częściej niż 2 razy w tygodniu, można używać do różnych partii ciała, nie tylko do twarzy, możemy używać na szyję, dekolt, oczywiście twarz. Wiem, że panowie używają również urządzenie do czyszczenia pleców, bo tu często bardzo mają problemy skórne. Także urządzenie można używać na różne partie ciała, nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Jak już mamy oczyszczoną twarz, możemy przystąpić do oczyszczania twarzy naszą maszyną, bo twarz musi być, pamiętamy, oczyszczona, umyta dobrze i przede wszystkim musi być sucha. Twarz musi być sucha, bez żadnych kremów. Przystępujemy do oczyszczania twarzy. Wybraliśmy już rodzaj przyssawki. Ja wybrałam dużą przyssawkę okrągłą. Na początek, moi kochani, jest fajnie wybrać najmniejszą moc. Musimy włączyć na początku przycisk on.
Później wybieramy moc naszego urządzenia. Pierwsze światło ma najmniejszą moc, drugie większą, trzecie jeszcze większą, no i czwarte ma największą. Pamiętamy, żeby urządzenie nie przytrzymywać w jednym miejscu, tylko przesuwać lekko po twarzy, bo to, zobaczcie, urządzenie naprawdę mocno ssie. I właśnie nam o to chodzi, bo w tym momencie oczyszcza nam bardzo dobrze twarz. Pamiętamy, żeby nie przytrzymywać urządzenia w jednym miejscu, suniemy je po twarzy. Urządzenie jest naprawdę bardzo mocne. Także wystarczy, że delikatnie, nie przyciskamy do twarzy, delikatnie przesuwamy i to urządzenie nam zasysa wszystkie niedoskonałości, wszystkie zaskórniki nam wyciąga. Można zobaczyć, zobaczcie moi kochani, jak sobie świetnie z tym radzi. Po zakończeniu oczyszczania najlepiej jest przemyć twarz zimną wodą, żeby zamknąć pory. Dokładnie moczymy w każdym miejscu. Po oczyszczaniu twarz może być lekko czerwona, dlatego jest fajnie nałożyć maseczkę nawilżającą. A ja bym doradziła, żeby nałożyć na początku żel aloesowy, który nam wchłonie się w twarz, no i przede wszystkim wszystkie podrażnienia, zaczerwienienia zniweluje. I na to możemy nałożyć maseczkę nawilżającą. Jak już nałożymy maseczkę nawilżającą, to w międzyczasie, jak ta maseczka będzie nam się wchłaniać, to my w międzyczasie przystępujemy do mycia naszego urządzenia. Już opowiadam, jak to zrobić. W międzyczasie, jak maseczka nam się wchłania, my możemy oczyścić urządzenie. Odkręcamy przyssawkę, ona bardzo łatwo się odkręca i płuczemy pod bieżącą wodą. I voilà, urządzenie jest czyste. Jeżeli jakimś cudem zapcha nam się filtr, zanieczyści się, to po prostu go wyjmujemy. To jest ta mała gąbeczka i czyścimy go środkiem czyszczącym. Pamiętajmy, moi drodzy, żeby ten środek czyszczący nie miał więcej niż 70% alkoholu. Moi kochani, bardzo ważna uwaga, przed wyjściem na zewnątrz nakładamy na twarz krem z filtrem. No nie tylko na twarz, bo urządzenie służy również do innych części oczyszczania. Możemy oczyścić sobie plecy, możemy oczyścić sobie dekolt, szyję, ale bardzo ważne, żeby w tych miejscach, w których mieliśmy oczyszczaną ciało, skórę, żebyśmy nałożyli krem z filtrem. Moi kochani, a ja Wam życzę miłego użytkowania. Dziękuję!